Mam zmienioną żarówkę. Nie wiem, czy mi się uda zoomnąć na to. 75 W. Między 200 a 230 V. I sobie tak samo ją tutaj puszczę na dół. Ona się będzie też grzała. I teraz zobaczymy, co się będzie działo. Sobie założymy miernik, tylko sobie go zaś wyzerujemy. Wyzerowany. Jestem ciekawy, co nam pokaże miernik w momencie wsadzania i czas start. 5 amper z czymś i co? Coś zdechło. Przetwornica zdechła, bo. Co? Napięcie nam spadło. Ha. Co się stało? Tutaj ta dioda słabo świeci na zasilaczu. Stawiam na to, że spaliliśmy któryś bezpiecznik. Na bezpieczeństwo to wypnę. No i takie sytuacje też są brane pod uwagę. Czyli 75 volt, watt nie dało radę obsłużyć. Zaraz zobaczymy, co się stało konkretnie. Czy tu się coś stało? Czy coś od strony tutaj przetwornicy? Sobie tu rozłączymy. Podłączymy ponownie wtyczkę. I tutaj nic nie wstaje. Tu nic nie wstało. Zobaczymy sobie napięcie. Czy mamy w ogóle na wejściu? Mamy tylko 2 V. A więc wyjarało mi się zabezpieczenie prawdopodobnie tutaj to. Ale się nie wyjarało, bo tu jest 7,5 szybki samochodówka. Więc stawiam na to, że tutaj troszeczkę przeszarżowaliśmy. Jest to wszystko na żywca, więc jak to się mówi, wszystko się może zdarzyć. Teraz zobaczymy, który. Do końca nie pamiętam. To jest 6. Sobie weźmiemy miernik i zaraz to zmierzymy. Byłoby za prosto, jakby się wszystko udało za pierwszym razem. Z tym można było się liczyć. Dobrze. Weźmiemy sobie tak. I co? Jest ok. Teraz kolejny. Jest ok. I teraz ostatni. W sumie mogłem sobie podpisać, który jest który, no ale są tylko 3 bezpieczniki, główny i 2 poboczne, tylko sobie nie umiem tego wyciągnąć. No, złośliwość rzeczy martwych. Chcę wyjść. Bziąwa. Wyszedł. I to byłby 12, czyli to jest główny. I też jest ok. Czyli ten jest ok, ten i ten. Więc tutaj powinniśmy mieć zasilanie, ale nie mamy. Coś poszło nie tak. Teraz mi zostaje szukać, w którym miejscu coś się skopciło.
Tutaj nic nie widać, żeby się stało. Damy sobie jeszcze raz pomiar zasilania. DC. Jesteśmy w DC. O, widać. Jeszcze raz. 2 volty. A tutaj pływają jakieś miliwolty. Mam dziwne wrażenie, że jednak się ten tutaj szybki spalił. Siódemka szybka. Zamienimy za coś, za dziesiątkę zwłoczną. Zobaczymy, czy to wstanie. Mam nadzieję, że tak. Nic nie zaiskrzyło. Przetwornica milczy. Może, że uśmierciłem przetwornicę. Co by było niezbyt miłym zdarzeniem. Gdzieś tu mam inną przetwornicę. To jest przetwornica do DLA. Tutaj DL ma swoją siedzibę i tutaj się bada akumulatory. Zobaczymy, czy wstanie ta przetwornica, bo ona też miała jakieś potwierdzenie. Ok. Czyli mam tutaj potwierdzenie na tej diodzie i na tej diodzie. Prawdopodobnie udało się uśmiercić otóż tą przetwornicę. Dajcie mi chwilkę. Będziemy kontynuować, jak stwierdzę, co się tutaj stało. Jak widać, minęło troszeczkę minuty. Jesteśmy w 53 minucie. Przetwornica wstała. Wstawię zdjęcia, żeby nie naciągać. Tu są bezpieczniki. Jeden spalony, jeden zapasowy. O, idzie pierwsza burza chyba w tym roku. Więc się muszę gibnąć. Dobra, odpalamy. Nic się nie stało. Mamy zasilanie. Jest git. I przechodzimy do testu ponownie. Stało. Żarówka czeka. Jak mówiłem ostatnio, przed chwilą, zależy jak to ogląda, jak ja to zmontuję. 75. Odpalamy i zobaczymy, co się tym razem stanie. A miałem mierzyć jeszcze prąd. Niestety ten multimetr nie ma opcji inrush, czyli nie jest w stanie złapać piku prądowego, no, ale spróbujemy złapać to, co idzie. Ja muszę go tylko skasować, w sensie wyzerujemy, podłączamy. Dobra. Przekombinowuję ten, po prostu nie ma opcji max, żeby zatrzymał. Kiedyś będzie trzeba o czymś pomyśleć innym. Dobra, startujemy od minus 1. Żarówkę nie rozbiłem. I spróbujemy złapać 6 amper. Na rozruchu było więcej. Napięcie utrzymuje się, ale chyba bezpiecznik zaś umarł. To samo. Czyli wiem, że najsłabszym elementem, a zarazem zabezpieczeniem, jest tutaj ten bezpiecznik w tym. Zobaczymy, co się stało. Nie widać, żeby był uwalony. Stawiam, że któryś bezpiecznik poszedł się gonić. A z racji, że za bardzo to nie chce jechać. Okej, tym razem nie ten. Stawiam, że teraz będzie gdzieś coś innego. Nie będziemy naciągać na minuty. Ten jest dobry. Więc prawdopodobnie któryś z tych.
Przejdziemy do kolejnej fazy testu i zrobimy to samo, tylko inaczej. To znaczy weźmiemy sobie krokodylce i podłączymy sobie do auta bezpośrednio. Więc zbieram zabawki i idziemy to spróbować w aucie.